I właśnie się skumałem, że siedziałem na głównie krowy przez cały ten czas. Przed chwilą dostałem prawie zawał przez tego psa. Dobra, doszli. Na zdrowie. Welcome in our house. Ruszamy do Macedonii. Zdecydowaliśmy się na pokonanie tej trasy autostradą. 420 km przejechaliśmy w niecałe 5 godzin. Droga do Kokino wiodła przez góry. Po dotarciu na miejsce postanowiliśmy, że rozbijemy obozowisko pod samym szczytem. Nasz pierwszy offroad. Na drodze było sporo kamieni i dziur, ale to peska dla naszej fury. Po 15 minutach byliśmy na górze, gdzie czekał na nas magiczny widok. No i dotarliśmy do pierwszego punktu na mapie Macedonii. Jesteśmy w Kokino, czyli obserwatorium prehistorycznym. Obserwatorium zostało odkryte w 2001 roku przez archeologa macedońskiego. Datuje się, że samo obserwatorium powstało 1800 lat przed naszą erą. Podobno niektóre fragmenty skalne na wierzchołku ułożone są w ten sposób, by móc obserwować ruch Słońca i Księżyca. Na ile z tym prawdy, to nie wiem. Są tutaj takie platformy, które mają takie plansze i można z nich mniej więcej wywnioskować, gdzie dany fragment skalny się znajduje. Samo miejsce nie jest oblegane przez turystów. Głównie przyjeżdżają tutaj Macedończycy. My przyjechaliśmy tutaj podziwiać gwieździste niebo nocą, bo to miejsce przede wszystkim jest znane z tego. Dzięki naszemu samochodowi udało się wjechać tutaj prawie na sam szczyt. Mamy przepiękny widoczek, tak to wygląda. Zostajemy tutaj również na noc, a już jutro wyruszamy w kolejne miejsce. Byłem jeszcze na chwilę na szczycie zobaczyć Samopati, bo robiła fotki przy zachodzie słońca. Ogólnie mega tutaj wieje. Chciałem wam jeszcze pokazać właśnie, jaki mamy widoczek i gdzie dzisiaj śpimy. Przed chwilką zaszło słońce. Zaraz wam pokażę, jaki mamy widok z naszej sypialni. Miałem wam pokazać widoczek z naszej sypialni, ale niestety zbyt szybko się ciemno zrobiło, a my zbyt wolno się ogarnęliśmy ze wszystkimi rzeczami. Dlatego zrobimy to jutro o wschodzie słońca. A tymczasem sytuacja jest taka. Właśnie pichcimy sobie kolację. Okazało się, że mamy mega mało wody. Tyle nam zostało, więc musimy oszczędzać, w związku z czym decydujemy poświęcić ją na jedną herbatę na spółę do ugotowania ryżu albo kaszy, a paprykę będziemy jedli brudną, bo już nie ma w czym jej umyć. No, a jeszcze trzeba kaszkę ugotować, także jest lekki survival. Ale jest superowo dzięki temu właśnie. Ja jestem mistrzem w krojeniu. Także najważniejsze jest to, żebym sobie nie ucięła palców. Czyli reszta składników, pomidorki, ogórki, papryczka, fasolka będzie dzisiaj grana z kaszą. Musimy zjeść zapasy, które mamy. Ale zimno. Podana herbatka gotowa. A i teraz pytanie, jaka herbatka? Mam nadzieję, że nie koper włoski. No ja mam nadzieję, że koper włoski właśnie. Jeśli chodzi o naszego tripa po Macedonii, no to jesteśmy na takim etapie, że dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do Kokino i po drodze nigdzie się nie zatrzymywaliśmy. Także nie mamy ani wymienionego hajsu, ani nie mamy dostępu do internetu. Także plan na jutro jest taki, żeby ogarnąć
jakieś większe miasto, chyba Kretowo, to jest miejscowość taka większa, która jest najbliżej położona stąd. No i tam będziemy musieli właśnie poogarniać te sprawy organizacyjne i też zaplanować trasę, którą chcemy Macedonię przejechać. Właśnie skumałem. Obozowisko. No. I właśnie się skumałem, że siedziałem na głównie krowy przez cały ten czas. No, ale wiesz co to oznacza, że będziesz miał szczęście? No. Na bank. To tak na pocieszenie. Fajnie. Aha, to są twoje jedyne dresy, które masz. Jutro idę do rzeki je uprać. To musimy znaleźć rzekę, czyli jednak inna misja na jutro. Nie kretowo, tylko... tylko rzeka. Okej. Okay. Ale z takim widoczkiem nawet z brudnym dresem mogę siedzieć i patrzeć. Przed chwilą dostałem prawie zawał przez tego psa. Do jedzenia przyszedł pewnie, nie? Pewnie tak. Żeby nam tu nie wskoczył zaraz. Chcieliśmy mieć pieska, no co? Zataw! Nie wolno. Ale cieszę się, tego merdego w ogóle. Jackie dał nam już suba. A ty? Ja go pokochałam. Piękny, co? No, musimy go zabrać. Nie wiem, może mu się na przykład klocek przyczepił. Nie, ja bym chciał bardzo Jackiego. Ja też. Mógłbym zmienić dla niego swój lifestyle. Ja nie. Musiałby jeździć z nami. Słodki jest. Max. Dzień dobry wszystkim. Mamy godzinę 8 rano, właśnie wstaliśmy. Patty. Ja ogarniam poranną toaletkę, czesanie włosów na początek. No, noc była mega zimna dzisiaj, wyjątkowo, ale to przez to, że spaliśmy w górach. Zaraz ruszamy do miejscowości Kretowo, ale zanim ruszymy, no to obiecany widoczek z naszej sypialni. Niestety nie ma już Jackiego, z czego jest nam niestety bardzo smutno. Zaraz idę go poszukać. Dzisiaj o poranku mam nowe odczucia związane z tym miejscem. Mianowicie przypomina mi się Nepal i Himalaje, ponieważ to miejsce bardzo jest podobne do stanu Mustang, przez który przechodziliśmy Kawalontek robiąc Annapurna Circuit, ze względu na właśnie krajobraz. Być może tutaj jest trochę więcej zieleni, natomiast same góry są mega podobne. I jeszcze dodatkowo przed chwilą było słychać dzwoneczki tutaj pewnie owieczek albo krów, natomiast tamte były jaki i tak mega błogo mi się zrobiło. Jesteśmy w restauracji tutaj lokalnej. Zeszliśmy do takiej piwnicy. Zaprowadził nas tutaj jeden z mieszkańców Kretowa. Pan nam teraz przygotowuje wegetariańskie posiłki. Dostaliśmy winko domowe czerwone. Jest klimatycznie. Tego szukaliśmy. Cheers. Zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Zdrowie. Tutaj herbatka. No, jeszcze taki miodzik swojski wjechał, jeszcze tu widać plastry miodu w ogóle. Ale kozaczek. Mega dobry. Szukaliśmy knajpy, bo wszystkie zapalniczki i gniazda ładowania w samochodzie nam padły. Coś się tam popaliło, no i teraz każdy sprzęt, który mamy, czyli kamery, ładowarki, drony, laptopy, musimy ładować właśnie w tego typu miejscach, więc spędzimy tu trochę czasu. Dobre. Samobite. Mega. Gospodarz jest przemiły, chce nas ugościć jak najlepiej i nie pozwolił nam wybrać dań, tylko powiedział, że sam wybierze wegetariański zestaw dla nas. No i przyniósł nam właśnie po dwa kawałki sera, sałateczkę. To nie jest ajwar, tylko
Zaraz go dopytam, jak to się nazywa. No i wydaje mi się, że to będzie pyszne. Tak to wygląda. Tutaj mamy jakieś kiszonki. Ogórek, papryka, kapusta. Tutaj jest jakiś taki sosik z papryki i pomidorów. Najprawdopodobniej owczy ser, ale jeszcze się dowiemy, czy na pewno. What is the name? Vegetarian. Vegetarian. Pizza. Pastramajka. Pastramajka. No, pizza. Okay. Makedonskie. Makedonskie pastramajka. Fala. Finito. Kul brzuszki. 10 euro show. 10 euro. Ten sosik, ale Ajwar nazywa się makedonski pindziu. A ja zajadam macedońską pizzę. Pastramajka. Pastramajka, no. Mamy pozaznaczane takie punkty, do których chcemy jechać. Chcemy zwiedzić całą Macedonię. Właśnie zaczęliśmy tutaj od... Pati właśnie dostała telefon od szefa tego lokalu. Powiedział, że to jego przyjaciel z Lublina, także niezłe jajce. Restauracja się nazywa Krakowska Kucia Kajkuze. Jak będziecie w Krakowie, to koniecznie wbijcie. Udało się znaleźć prysznic. Pochodziliśmy trochę po mieście, spotkaliśmy kilka osób i w końcu trafiliśmy tutaj, do tego pięknego domu. Ethno House Sanchevo. Jeden z chłopaków, który ciął drewno na ulicy, powiedział, że może nas tutaj zaprowadzić. Okazało się, że to jego dom. No i za opłatą 300 dinarów udało nam się ogarnąć prysznic, czyli jakieś 10 zł na głowę. Ogólnie w samym Ethno House możecie zatrzymać się za 15 euro za noc ze śniadaniem. 10 euro kosztuje samo łóżko z noclegiem, także naprawdę spoko. Miejsce jest mega klimatyczne. W środku wystrój to taki stary dom z polskiej wsi. Pani pędzi swoją rakiję, swoje wino i brandy wiśniowe, także też dla smakoszy alkoholu na pewno się tutaj coś znajdzie. Także polecamy tą miejscówkę mocno. Teraz ogarniamy sobie kawkę i kolację. Jest godzina 18, o 19 jesteśmy ustawieni z ziomeczkiem z Kratowa, czyli zjeżdżamy z powrotem na dół. Z synem właścicieli guesthouse'u, w którym braliśmy prysznic, zaprosił nas na rakiję, także jedziemy na wieczorne włajarze. Dobrze, doszli. Na zdrowie. Welcome in our house. Na zdrowie. Na zdrowie po polsku. Tak. Na zdrowie. Testujemy teraz rakiję tutaj domowej produkcji państwa. Zdrówko. This one is the Polish picture. Mm. Osaki paint. Bardzo dobra. Rakia is from grapes and it's 46 degrees. 40. Oh, so it's more than Polish vodka. Yeah. Polish vodka is 40. 40. Yeah. Okay. Tego wszystkiego właśnie wymieniłem, bardzo to wspomniałem. Aroma. What's the name of this spice? Ketsana sol. Ketsana sol is meaning... Ketsana is meaning... Okay. How to say okay. Czyli przyprawka, którą dostaliśmy, ketsana sol, ma jeszcze obrazek z podobizną panów, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Także miły smaczek do tego prezentu. Tak, całkiem podobnie. I krótko ścięte osoby. To, co mamy aktualnie na stole, to jest tradycyjna macedońska pierwsza przystawka przed głównym daniem. Ciekawe, co wiedzie po przystawce. Rakija. Kiso. Następna przystawka, jaka przyszła, to są papryczki chili. This is another type of paprika. Yeah. It's called wezanka. Wezanka, okay. Mega normalnie te przystaweczki, uwielbiam takie miejscówki i takie jedzonko. Próbujemy wszystkiego. Czujemy się prawie jak Macedończycy. Właśnie się dowiedzieliśmy, że w Macedonii nie ma ani jednego McDonalda. Parę lat temu otworzono jeden, natomiast po roku zamknięto go, ponieważ nie było w nim w ogóle ludzi. I szczerze mówiąc, nie dziwimy się, bo jedzenie tutaj jest tak przepyszne, że po co miałby ktoś chodzić do Maca na hamburgera, kiedy można jeść takie wspaniałe warzywka, sery i pewnie też mięso, którego akurat my nie jemy. Dowiedzieliśmy się również, że wszystko w tym domu jest przygotowywane zgodnie z ideologią slow food. Wszystkie składniki pochodzą z lokalnych targów, z lokalnych upraw.
No to też jest fajny akcent właśnie dotyczący tutejszej kuchni. This is Ivar. Okay. Your homemade? Yeah. Yeah, nice. Kawiarnia nas podliczy za to. Okay. On powiedział, że nie, tylko że robimy filmy i reklamę. Okej, okay. Tak mówił? Mhm. Mm. Delicious Ivar. Znaczy sezona za Ivar, septembrie mesec, 21 do 30 septembrie, kje pojdeš na pazar, deka se donasat lokalna piperka od Strumica, ili je poznata kako piperka za Ivar Kurtovka. Taj region izobilstvo ima na crvena piperka. Piperu se izmije, stave se na ogin da se peče, izlupe se piperu, mašina se smele, stave se 3 kila zetin, znači na 25 kila, 30 kila, 5 sati ide proces na pravenje na ajvar, za da dojde finalan proizvod. I ajvaro se čuva jedna godina. Powiedziano nam również, w jaki sposób tradycyjnie je się ajwar. Mianowicie smaruje się nim kawałek chleba, na co sypie się ser, to jest ser owczy, ser kozi i na to jeszcze przyprawka. To była miła posiaduwa. Panowie serwowali domowe wino, rakije i wyborne macedońskie potrawy. Stewcze i Jakim wiedzą, jak ucztować. Rodzina Danewskich prowadzi etnohaus od 20 lat. Dom ma około 300 lat, dlatego zaraz po zakupie został wyremontowany, by przyjmować gości. Z roku na rok odwiedza ich coraz więcej turystów, a ich biznes dzięki temu może się rozwijać.